Hej, siemano, z tej strony Roni, witam was w kolejnym odcinku z kariery Atletico Madryt, ale to jest trochę ulepszona kariera, Biz League, czyli najlepsze zespoły w jednej lidze. Teraz akurat czas zmierzyć się w lidze z Chelsea Londyn, więc miłego oglądania. Po tygodniu już kontuzja, o Jezu, jak się zwijo boroczek Miranda, o, wykrakał kto, nie, bo się kipnął na główka. Aż Ashley Cole zaskoczył mnie normalnie tym faktem. Ja? O ja pierdzielę, ale go wysunął, ale tam było miejsce. Wybroń! No i nie wybronił. Ale mu zostawili tam miejsca, no zobaczcie się tu, normalnie. Pff, tej piłki nie był w zasięgu dotknąć ani nic, bo po co oni zrobili? Te się kochali tam oczywiście w obronie. Ja, wciepa gol! No jakbyś to tylko z główki, no nie zdarzyć, chłopie! Ja, jeszcze raz, dawaj, pyk! No, o, ale tam chyba ręka była. I co, mam rację. Gdzie karny? W dupie, bo sperma na oczach od Chelsea Londyn. Jebany sędzia. Patrzcie. Pyk! Nie ma karnego, jest gol! I sędzia mówi mi, co zrobić? No, naskoczyć! Proszę państwa, nani! 2-1. O ja pier... No to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. O Jezu, jak oni tego nie wykończyli. Na szczęście 1-1. Teraz jademy do Parku Książąt. O, ale deszczowo sam jest. Ale teraz wciepka. I będzie gol, Turan. Brameczka! Proszę państwa! Niedźwiadko sobie zrobimy, to jest złap za cyca, czyszynek. Ja, jademy. Pięknie! What the fuck? To wykończenie, nie? Ale patrzcie, jak biegł obrońca. Ha, oni się tego nie spodziewali. Ja, jademy. I z pierwszej! O Jezu, zablokowali to. Jest! No coś się tam stało, pajacu! Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Pięknie. Perfekcyjnie i... Jaki słaby bramkarz. Tam chyba nie ma Sirius, bo taki inny fryz. Nie wiem, co tam broni, ale pizdeczka. Fajny bramkarz. Ja. O, dobrze, kurtka. Dobrze na swety nie jechali. Ale mnie teraz cisną. Jezus, ale wybieg, no! O, jak on to zmieścił? La Fazzi! Jak to Szpakowski godo. La Fazzi! Ciekawe. Czy tak na serio, to już się godo na niego. Jest! O! Czemu on tak... Dobi! No, ja nie mogę, no! Ale pacisk... O Jezus! Jak oni to tak rozegrali? Co to ma być, panowie? Zaspaliście w tej obronie. No i co teraz? 2-2! Ending są Cavani. Jest! Patrz, ale coś wolny tym obrońcem! I brameczka! Hachnę! Diego Costa! Dawaj, to jeszcze na dobitka na nim. Ależ zwinność! Ale zatliczył wciepni po raz ostatni i karny! Gol! Nawet jakby nie wpadł, byłby karny! Słabe! Piłkarze z Parku Książąt! Ale tam patrz! I patrz, jeszcze go wypierdolił. No zbity pysk. No to niepojęte po prostu. Jak tak można w ogóle robić? A tak to ten mecz jest udany. Dobra, wygraliśmy spotkanie 4-2, te ostatnie, czas na Bayer Leverkusen, oni chyba, jak dobrze pamiętam, zamykają tabelę, więc nie powinno być większych problemów. O, pa, jak wybiega, pa, po domu, pa! Druga minuta, 100% posiadałem piłki i na Nino zdobywa bramkę, na Nino! Co za gol, pa, na to jak mi tam wybiegł, pa! O Jezus, te obrońcy są naprawdę słabe.
rozpa, drugi rozpa, niemożliwe. Przepchnij go tam, Nani! Jest! Dobrze i gol! Jest! Czubkiem buta zmieścił! Naninio po raz drugi! Co za mecz to będzie! A tak się zawsze rozpoczyna po tym klepańsku w środku pola 40 minut. Ale i dobrze, 2-0, dobrze, dobrze. Patrz. Nie, to nie, ja w to nie wierzę. Tu już za dużo wszystko wychodzi. Dawaj na nie, pohatryczka. Pyk! Aj, nie te markowanie, ale. Z dalsza byłaby efektowna bramka, no ale za dużo siły, za dużo zjot. Widzę, że na nie dzisiaj jest w ogromnym gazie. Robi wszystkich jak chce. Niesamowity piłkarz. Może teraz coś ze wciepki. Idealnie, pięknie. Co? Dwie bramki ze Szczupaka w jednym meczu. To jest niemożliwe. Kosta, jakie oni są dzisiaj w wybornej formie, moi piłkarze, w tym spotkaniu. A tamten jak poleciał. Pa. O. Te, coś ty odpierdzielił. Chyba Miranda. Co on zrobił? A nie wiem, kto to jest. Ale jak go tak można zostawić? LOL. O panie, co ja podaję, już nigdy więcej taki zabaw polkarnym. Nie sfalował już go. Mój Pato Kisiel drugą bramę zdobywał. No co za gość. O Jezu, ale obrońcy mi śpią. Ała, no wciepnij to po raz ostatni, dawaj, gol, bo już, o, Turan, na ciebie zawsze można liczyć. Ty, ja nie wiem, jakiś, no po prostu, ja nie wiem, tyś w ogóle nie jest wysoki, a ty tak z główki wyskakujesz i mieścisz tą piłkę do siatki. Pff, no, nie wiem po prostu, jak tyś to zrobił, nie? Ostatni gwizdek sędziego i mamy koniec spotkania, ładnie 4-3, troszkę problemów było, ale jednak udało się zwyciężyć. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, pozdrawiam was, trzymajcie się, ja będę walczył o to, żeby zająć czołowe miejsce w lidze. Cześć!